Fabuła pierwszej części Gothica jest z perspektywy czasu wyjątkowo prosta. Co prawda nasze pierwsze podejście do gry jest wyjątkowo tajemnicze, a niektóre wątki, tak jak poznanie Xardasa, powodowały ciarki na naszym ciele, tak obecnie mając świadomość i wieloletnie doświadczenie z tytułem, możemy wysnuć bądź co bądź spłycającą tezę, że cała fabuła pierwszej części sagi opiera się na zwykłej ucieczce z więzienia. Uciec chciał każdy, ale to dopiero oczywiście nasz bohater miał wszystko zmienić i wraz z jego pojawieniem się w kolonii karnej pojawiła się dla uwięzionych pod barierą nadzieja na wydostanie się z kolonii. I tutaj płynnie przechodzimy do tematu tego materiału. Co by się stało, gdyby bezimienni magowie wody zrealizowali plan detonacji kopca rudy? Materiał ten zalecam oglądać dopiero po obejrzeniu mojego poprzedniego filmu z serii Gothic, gdzie rozmawialiśmy o wszelakich surowcach i złożach występujących w sadze. Także jeśli go jeszcze nie widziałeś, to zapraszam do nadrobienia, by mieć lepszą wiedzę na temat omawianej dziś teorii. Przechodząc już do konkretów, magowie wody zamieszkujący nowy obóz uknuli pewien plan, który w ich mniemaniu pozwoli zniszczyć magiczną barierę, którą, przypomnę, była m.in. ich własnym tworem. Do zrealizowania tego planu niezbędne było zgromadzenie ogromnej ilości magicznej rudy w jednym miejscu. To z tego też powodu nowy obóz uchodził za najbiedniejszy, ponieważ zamiast wykopaną rudę wykorzystywać do handlu z królem, to magazynowano ją w jednym miejscu w celu wykorzystania jej do wydostania się z kolonii. Zgromadzony przez magów kopiec był wyjątkowo pokaźnych rozmiarów, a w momencie zrzucenia bezimiennego do kolonii mieli już oni niemalże całą zaplanowaną ilość potrzebnego surowca do realizacji swojego planu. Nasz bohater jednak musi wykonać kilka niezbędnych kroków, by pomóc magom dopiąć projekt. Mianowicie, by móc kontrolować tak potężne skupisko magiczne, potrzebne są kamienie ogniskujące oraz odpowiednia ilość adeptów sztuk magicznych, którzy będą w stanie zapanować nad tą energią. A dlaczego w ogóle dodatkowi magowie, jak i kamienie były konieczne? Ano dlatego, że uwolniona energia magiczna rozeszłaby się na wszelkich możliwych kierunkach na zasadzie powiększania się balonu. Zaś magom zależało na kontroli tej uwolnionej energii i skierowanie jej w całości w konkretnym miejscu. Dla lepszego zwizualizowania sytuacji możemy przytoczyć fragment z 7 części Pottera, gdzie główny antagonista serii właśnie jednym silnym uderzeniem w jeden czuły punkt niszczy całą ochronną kopułę. Nie kwestionuję wiedzy i mądrości magów, bo jestem zwykły kopacz level 3, ale plan rodzi pewne obawy, zwłaszcza dla parobków mojego pokroju. Lecz i w tym miejscu wyznawcy Adnosa wyjaśnili wszelkie obawy, uspokajając, iż taka detonacja nie niesie ze sobą żadnych skutków ubocznych czy ryzyka dla kogokolwiek. Eksplozja tak ogromnej ilości magicznej rudy niosłaby się falą katastrofalnej w skutkach energii, niszczącej wszystkie przedmioty czy istoty utworzone lub zmodyfikowane za pomocą magii. Tak więc taki przykładowo Diego w ogóle by tego nie odczuł. Znacznie więcej działoby się w tym czasie w wieży Xardasa, gdzie wszyscy jego słudzy w ułamku sekundy zamieniliby się w pył. A jeśli już przy Xardasie jesteśmy, to zatrzymajmy się na moment. Według Saturasa energia kopca niszczy każdy byt zmodyfikowany za pomocą magii, a pojęcie modyfikacji, zwłaszcza w kontekście fantastyki, jest wyjątkowo szerokie. Bo czy taki przykładowo bezimienny, który już na etapie zrzucania do kolonii posiada na sobie swego rodzaju boskie znamie w postaci błogosławieństwa, też może czuć się bezpieczny w obliczu detonacji tak potężnego skupiska magicznej energii? A co z runami, które przecież też są utworzone za pomocą magii? Czy detonacja kopca oznacza zniszczenie całej magii runicznej na całym obszarze kolonii karnej? Z racji tego, że jest to moja autorska teoria wyssana z palca, która nie ma za wiele wspólnego z rzeczywistością, to mogę pokusić się o pewne kontrowersyjne twierdzenie. Wszyscy dobrze wiemy, jaki obrót obierają sprawy w momencie naszych odwiedzin do Xardasa i poinformowania go o planach z detonacją kopca rudy. Czarny mag wręcz wyśmiewa ten plan, twierdząc, iż nie ma on szans powodzenia. I gdyby przedstawiciele Innosa i Adanosa wzięli się za studiowanie ksiąg zamiast prowadzić bezsensowne dziecinne gierki, to już dawno wiedzieliby, co należy zrobić. Cała nasza rozmowa z Xardasem niejako odwraca całą dotychczasową sytuację do góry nogami, bo cały nasz trud do tej pory tak naprawdę nie miał znaczenia, a plan, który realizowaliśmy przez ostatnie kilka, być może nawet i tygodni, nie ma szans powodzenia. Nie zostawia on nas jednak z własnymi przemyśleniami, lecz konkretnie dyktuje kolejne nasze kroki, byśmy osiągnęli swój pierwotny cel. Lecz o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Przyjmijmy na ten moment teorię, że plan Saturasa jednak dochodzi do skutku i bezimienny jako mag ognia wraz z Miltenem dołączają do magów wody, by uwolnić zgromadzoną energię. Plan w założeniach miał wynieść zerową liczbę strat, lecz niestety ktoś prawdopodobnie życie straci. A będzie to zapewne bezimienny, który w momencie zrzucania do kolonii został naznaczony błogosławieństwem jednego z trójki bogów,
które wpłynęło na samego Béziego, napełniając go magiczną mocą, pozwalającą mu dokonywać niewyobrażalnych rzeczy. Nie jestem do końca pewien, czy skończyłoby się to śmiercią Béziego, czy też może samej cząstki magicznej mocy wewnątrz jego, zaś pewnym jest, iż za wszelką cenę nie chciał dopuścić do tego Xardas. Czarny mag niewątpliwie jest postacią tajemniczą, skrytą i niebywale inteligentną. Analizując jego poczynania, możemy dojść do prostego wniosku, iż wszystkie swoje następne kroki bardzo precyzyjnie zaplanował i ani razu nie mylił się co do swoich kolejnych kroków. Co gdyby już na pierwszym spotkaniu zrozumiał, kim jest ten odwiedzający go człowiek i już od tego momentu musiał wprowadzić go w swój plan, by za wszelką cenę go nie stracić, bo to właśnie on jest kluczem do finalnego planu Xardasa, czyli pozbawienia bogów możliwości ingerencji w świat ludzi i wygnania ich do swojego wymiaru. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie, aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Plan Saturasa, choć ryzykowny, to mógł mieć faktyczną szansę powodzenia. Niestety nigdy nie doczekał realizacji z powodu przeciągnięcia bezimiennego na stronę Czarnego Maga, który być może zwyczajnie go zmanipulował, by wykorzystać go do swojego planu. No dobra, Xen, ale jednak jest w twojej teorii pewna luka, ponieważ sama gra nam tłumaczy, iż bariera wymknęła się spod kontroli i przybrała monstrualne rozmiary właśnie przez ingerencję w strukturę zaklęcia przez Śniącego, co dodatkowo ją wzmocniło. Więc w teorii jak sam kopiec magicznej rudy może zniszczyć twór wzmocniony za pomocą magii arcydemona? Jest to niewątpliwie trafna uwaga, lecz i w tym przypadku jestem w stanie nieco rozwiać tę wątpliwość. To, o czym warto pamiętać, to fakt, iż początkowa magiczna bariera miała obejmować stary obóz i okoliczne kopalnie, lecz zaszły pewne modyfikacje w strukturze zaklęcia i bariera przybrała znacznie większe rozmiary niż planowano, w tym także świetnie ci znane miasto orków i świątynię Śniącego. Awatar Beliara niewątpliwie dołożył potężną cegłę do siły tego zaklęcia, lecz to wcale nie oznacza, iż stworzył ją jednocześnie niezniszczalną lub niemożliwą do sforsowania przez działanie innej energii magicznej. Czy to nie bezimienny wykorzystał energię kopca, by pokonać Śniącego? Więc co to za różnica, czy energia jest przelana do miecza, czy uwolniona, a zarazem wzmocniona przez kilku potężnych magów posiłkujących się kamieniami ogniskującymi, które, przypominam, kumulują energię i zwiększają moc używanego zaklęcia. Według mnie zupełnie nie ma znaczenia forma kondensacji energii, bo finalnie i tak chodzi o jej uwolnienie, a w przypadku planu Saturasa mielibyśmy potężne zaplecze w postaci arcymagów i ogromne zasoby energetyczne. Czy bezimienny z naładowanym mieczykiem jest potężniejszy niż wcześniej wspomniany zespół wielu magów zaopatrzonych w zwiększające moc zaklęć kamienie ogniskujące? Decyzję zostawiam tobie, lecz pamiętaj, że w obu przypadkach, czy to z użyciem Uriziela, czy detonacji kopca, mamy udział bezimiennego, a co za tym idzie, i jego cząstki boskiej mocy, więc argument ten jest inwalidą. Finalnie moja teoria wygląda następująco. Bezimienny wykonuje zadania dla magów wody w celu realizacji planu detonacji kopca rudy. Saturas, by zmaksymalizować szansę powodzenia i nie musieć czekać kolejnych 7 lat na zdobycie podobnej ilości magicznego surowca, postanawia do pomocy zaangażować pozostałych magów, którzy brali udział przy tworzeniu bariery. Plan jednak napotyka na pewne problemy, bo Gomez postanawia przejść na ateizm i pozbyć się zamku wszystkich wyznawców wiary. W akcie desperacji Saturas postanawia zaryzykować i przy pomocy wcześniej wspomnianego bezimiennego i Miltena zdetonować kopiec. Jeśli wszystko poszło według planu i magom udało się zapanować nad tak potężnym strumieniem magii, to cała energia kopca została skumulowana w jednym miejscu, czego efektem jest zniszczenie bariery. Konsekwencjami tego działania jest zniszczenie magii run na bardzo szerokim obszarze, jak i uśmiercenie Béziego lub pozbawienie go boskiej cząstki z jego ciała. Stałby się on wtedy zwykłym człowiekiem, a nad losem Corinis, jak i całej reszty świata, zaczęłyby się rozpozdzierać chmury rychłej zagłady. Ten materiał aż się prosi, by przytoczyć moją inną teorię odnośnie tego, iż to nie bezimienny zniszczył barierę pokonując Śniącego, lecz jest to temat na inny materiał. Ale póki co dość herezji i snucia teorii. Daj koniecznie się znać w komentarzach, czy moja teoria ma w twoim zdaniem sens i rację bytu, czy może zwyczajnie zbyt mocno mnie odkleiło. Na dziś ode mnie to tyle. W tym miejscu chcę jeszcze podziękować Aleksemu za podesłanie pomysłu na materiał, a jeśli i ty masz ciekawy pomysł, to zapraszam na mojego Discorda, wszystkie dane kontaktowe masz oczywiście w opisie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napisz komentarz o treści Xardas Manipulator, a przypnę ci serduszko. Tymczasem dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Kurwa, moje szkielety.